zapał Czechowic dziedzic nie słabnie, a Urząd Miejski realizuje kolejne projekty. W Pałacu Koturyńskich odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany z miastem Orlowa. Poznajmy się z lepszej strony, cykl warsztatów i stworzenie internetowej platformy informacyjnej. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012 roku. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyła polska i czeska młodzież. O zapale Czechowic-Dziedzic mówił Marian Błachut. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy projekt jest kontynuacją tego projektu, który wcześniej właśnie rozpoczęliśmy, aby nadać nowe hasło, nowy klimat dla rozwoju dla naszego miasta, stąd bardzo właśnie myślę trafne hasło, miasto z zapałem. Wszystkie te działania, które podejmujemy, podejmujemy z zapałem, bo uważam, że właśnie ten zapał daje tą tak bardzo potrzebną energię do takiego twórczego działania. I widać, że pracownicy Wydziału właśnie Strategii Rozwoju Promocji pewnie też na fali tej euforii i zadowolenia z tego pierwszego bardzo udanego projektu, jak Cię widzą, tak Cię piszą, właśnie poszli dalej za ciosem i dzisiaj właśnie spotykamy się już na podsumowaniu tego projektu, właśnie Poznajmy się z lepszej strony, który to projekt przede wszystkim otwiera nowe możliwości, ale i nowe strony Urzędu Miejskiego, które mam nadzieję się będą zapełniać z dnia na dzień wydarzeniami, których nam nie brakuje, a które na pewno będą również bacznie obserwowane, czytane przez naszych mieszkańców, ale i myślę, że nie tylko mieszkańców. Grzegorz Wąsik opowiadał o projekcie. Jeżeli chodzi o cele tego projektu, to były dwa cele. Pierwszy cel to było stworzenie nowej witryny gminnej, internetowej strony informacyjnej, a drugi cel to był ten cel, który nam przyświeca w wyniku podpisanej umowy z miastem partnerskim Orlowa, czyli wymiana młodzieży, spotkania, poznawanie się, wspieranie transgraniczne kultur. Ponadto myślę, że się nawiązała dosyć dobra współpraca pomiędzy gimnazjum numer 2 w Czechowicach-Dziedzicach a domem dzieci i młodzieży w Orlowej. Poznali się, trochę ze sobą poprzebywali, nauczyli się pisania tekstów, które są wartościowe, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji poprzez m.in. stronę internetową. Miło spędzili czas i myślę, że to będzie też owocowało w przyszłości, być może, że te kontakty będą dalej kontynuowane i dojdzie do jeszcze jakichś innych projektów tworzonych jakby na bazie tej znajomości. Urząd Miejski nie spoczywa na laurach i planuje realizację następnych projektów wspólnie z miastami partnerskimi.